Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić taką piękną naszą nową kobyłkę. Więc zapraszam Was do oglądania. Jak widzicie, montanka nie traci żadnej okazji do tego, żeby się wytarzać. Ale to jest czas dla niej właśnie takiego odpoczynku. Ojejku! Ojejku! Nie, nie. To jest taki, wiecie, jej czas odpoczynku, zaklimatyzowania się. Jak widzicie, troszkę z transportu wróciła. Niestety troszeczkę podziębiona, więc teraz jest na lekach dziewczynka. I to jest czas odpoczynku dla niej. Po dostępa, jak poczuje, że to będzie, wiesz, ona będzie się po prostu poruszać. Taki kłusik, nie musisz jej, wiesz, gonić, nie? O, właśnie. Tak, żebyś czuła, że ona ładnie, wiesz, chce dochodzić do ściany. O, o, właśnie. Tak, i przykładasz i odpuszczasz. Przykładasz i odpuszczasz. Dobrze, dobrze. Teraz super. Co mogę jeszcze powiedzieć o Belwitce? Że jest po prostu przeuroczym konikiem. Jest taka... O, taki dobry koń. Powiem Wam, że jest, czuję, że to taki będzie, jak to ludzie nazywają, poczciwy miś. Poczciwy rumak. Ja liczę na to, że ona będzie troszeczkę w takim małym sporcie u nas się sprawdzała, czyli coś będzie skakała. Będzie koniem, który będzie uczył dzieci pracować na czworobokach. Nie ukrywam, że liczę, że w tym kierunku z tym rumaczkiem pójdziemy. Jest to 6-letnia klacz, która jest zajeżdżona w 3 podstawowych chodach. Oczywiście będziemy pracować, jak dojdzie do siebie i zaklimatyzuje się w naszej stadninie. Będziemy trenować dziewczynę tak, żeby była dla Was koniem i do skoków, i do ujeżdżenia. Rusza się bardzo fajnie. Jest dosyć taka przyjemna w ruchu, więc na pewno będzie cieszyć dziewczyna. O, jaki szczęśliwy koń. O, jeszcze kasznę sobie, tak. Moi drodzy, to na tyle. Dziękuję, że jesteście z nami. Dziękuję Wam za to, że wchodzicie na nasze social media i śledzicie nasze poczynania, naszej stajni Iskra. Mam nadzieję, że Wam się nasza nowa kobyłka podoba, bo mi bardzo. I będę się już z Wami żegnać, więc pozdrawiam Was serdecznie.